Witaj serdecznie, Michał Bagieta, Bagietson z nami. Witam serdecznie. Posłuchaj, jak się czujesz, jakie są emocje przed jutrzejszym wydaniem Prime MMA 8 w Warszawie, bo walczysz z Darą Lwem, z tego co wiem. Tak, nakręcam się właśnie, mam zajebisty humor, idę jutro po Darka, nawet Darek gdzieś tam usłyszałem, ja nie poznaję Bagiety, także po prostu daję już mu do zrozumienia, że nie będzie miał łatwo, że ja tylko po prostu teraz, ostatnio, to po prostu go miałem szacunek do niego, zanim mnie uderzył i po prostu po tej sytuacji nie mam szacunku i idę wygrać tą walkę. A powiedz mi, bo pamiętam w poprzednich edycjach wychodziłeś z jakimiś gadżetami, kosiarkami, piłami, a teraz czy z jakimś gadżetem wyszedłeś, czy dzisiaj spokojnie było? Spokojnie było, po prostu nie chciałem tam tego... Poddymiać za bardzo. Poddymiać, a no co, no znowu kosiarka, no to coś bym musiał wymyślić nowego. Piła motorowa, no to bym musiał ściągnąć łańcuch. To jaki to jest efekt? No nie. A po drugim mi piła trochę dymi. Wiesz, przeważnie piła dymi. No to może z taką dmuchawą do liści. Albo tak, to może to pomyślę. No dobra, a powiedz, bo tak, jutro to będzie walka numer, która? Która to będzie walka w kolejności, pamiętasz? To jest przedostatnia walka, co-main event. Dobrze, a powiedz, co chciałbyś, jaki message, jaką wiadomość, przekaz chciałbyś przez kamerę przekazać Doro Lwowi, który być może to będzie oglądał? Co mu chcesz powiedzieć przed walką? Darek, myślałeś, że jestem jeleniem, że jestem kiepski, że się boję, a teraz dzisiaj i jutro ci pokażę, że ja presji nie mam w tej walce. Idę po zwycięstwo, idę cię pokonać i lew będzie w strachu. I uważaj, Darek, na widmowe ciosy. No, to jest zapowiedź enigmatyczna, widmowe ciosy. A teraz powiedz do naszych widzów, żeby najbardziej oglądali twoją walkę. Jak byś ich zaprosił do kamery? Oni będą to oglądać przede wszystkim, żeby skupili się na twojej walce, żeby włączyli przede wszystkim na twoją walkę. Jak ich zaprosisz? Siema, widzowie. Lecimy, nie śpimy. Słuchajcie, to jest zestawienie lwa z tygrysem. Możecie to oglądać wiele razy gdzieś na kanałach, ale to będzie starcie tygrysa i lwa w oktagonie. Zobaczymy, kto będzie silniejszy. Chcecie to zobaczyć, to wbijajcie, kupujcie PPV. Także sądzę, że będą emocje, bo ja się tak łatwo nie poddam. To rozumiem, że jutro tygrys pokona lwa. Tak, taki jest plan. Taki jest plan, ale ja go nie lekceważę, bo wiesz... Jasne. Przed walką bywa różnie, prawda? Ale nie, w ogóle w walce może ten, bo gdzieś mnie może podłączyć coś w tym rodzaju, no... Nie chcę być, wiesz... Na zapas. Na zapas taki, że o, ja wchodzę... Pewny siebie. I na 100% go rozwalam. Idę po zwycięstwo. Z szacunkiem, będziesz walczył, dasz wszystko z siebie. Tak, ja w CS-ie zawsze mówię, bo jest 13 rund. Idziemy do 12, a potem wygrać. Bo nie wygrasz, póki nie dojdziesz do 12 punktów. Dokładnie. Trzeba wejść do oktagonu, zrobić robotę i spróbować wygrać. I to jest taka moja taktyka. To życzę, żeby taktyka działała jutro. Zobaczymy, wszystkiego dobrego. Niech widzowie, na pewno też twoi widzowie, bo zawsze masz fanów, którzy przyjeżdżają z twoimi koszulkami, czasami na widowni, czasami na pay-per-view. Czy też będą jutro twoi przyjaciele, znajomi, lokalsi? Będą lokalsi, będą też od Ksajo chłopacy, także ekipa będzie mocna. W takim razie wspierajcie Michała Bagietsona, Bagietę. I do zobaczenia jutro. Powodzenia. Moi widzowie też będą. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.